Cześć moi kani, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Lukas, a to jest kolejny odcinek Ski Jumping 2007. Jesteśmy w nowym sezonie Liga Wyżej. Mamy generalnie lat 17, jak to wygląda z naszej charakterystyki. Wiek 17 lat, BMI nam trochę skoczyło, ale myślę, że tutaj na tym stopniu już będą lepsi trenerzy i BMI będzie nam szybciej spadało. To chyba tyle, co chciałem wam na początek przekazać. Oczywiście tak, musimy sobie zakupić trenera i teraz generalnie jest takie pytanie, czy kupić od razu trenera dobrego za dużą kasę, bo tutaj, o Jezus, ceny trenerów są po prostu masakryczne. 8, 3000 kosztuje najdroższy trener na jeden konkurs, on tyle bierze, także powiem wam, masakra. Ale mógłbym sobie wziąć na przykład takiego, o, takiego za 1600, to jest połowę tańszy. No, taki i na razie będziemy sobie trenować na przykład tylko te dwie rzeczy, a później generalnie możemy zatrudnić coraz to lepszych i będziemy trenować sobie rzeczy te niższe, czyli tam BMI i motywację. Tak chyba też zrobimy. Zatrudnimy tego pana. Oczywiście trening dodatkowy, zobaczmy, co my tu możemy zrobić. Musimy uzyskać co najmniej 52 punkty, więc generalnie to nie powinno być problemu. Lecimy chyba bez smaru, bo nie wiem, nasmarowałem sobie nard jeszcze, ale to spokojnie. Anton Wittbach, ok, spoko. Ale smarowanie, 47%, łocie panie. Ale wiatr mamy za to, wieje nam w... pod narty, o, tak chciałem powiedzieć. Ale kiepskie wybicie miałem, kurde. O, piękne lądowanie miałem. Co się mało zdarza. 90 metrów, chyba się udało. Cyk, cyk, a on tu pięknie sobie faluje. Dobra, nie chcę nic więcej, proszę mi się wyłączyć. Okej, czy mi skoczy 40 punktów? Tak, udało się, 40 punktów wskoczyło. No i co? Chciałem tu zatrenować sobie tą siłę wybicia, tylko czemu on tutaj był przedtem taki wyższy, a teraz ma tego trochę mniej? Dobra, zobaczymy, czekajcie. Przetrenujemy, to się zobaczy. Cyk. O, tak, 3 punkty mu skoczyło, dupy to nie urywa. No ale dobra. Weźmy sobie eksperta od smarowania. Czemu tu jest też 12? Czemu tacy drodzy? Ja bym takiego wziął za 500 euro. Austriaka. On tu powinien dobry być. Albo tego za połowę mniej. A weźmy Polaka naszego. Zobaczymy, jak nam tutaj Polak zasmaruje nasze narty. Weźmy smarowanie. 70%? W miarę spoko jest. Dobra, moi kochani, zaczynamy pierwszy konkurs. Puchar Świata Amatorów, czyli najważniejsza impreza, którą chciałbym bardzo wygrać w tym sezonie i mam nadzieję, że mi się uda. Jesteśmy na skoczni w Sapporo. No i zobaczmy, mamy kwalifikacje. Wieje strasznie, niemiłosiernie wieje, wręcz mógłbym nawet powiedzieć. Wieje tak lekko z lewej strony, więc będzie nas znosiło. Dobra. Next time I'll be competing again, that's for sure. We all hope that and we keep our fingers crossed for you. This is the start of the amateur. No, myślę, że skok nie był zły jak na początek. Zobaczymy, jak będą nasi tutaj przeciwnicy skakali 67. No to tak. Na tym etapie powinno być. Powinno być dobrze, a nie powinno być źle. Teraz zobaczymy, jak tutaj. Co nam tutaj pokaże pierwsza seria treningowa. Na razie prowadzimy generalnie. Konstantin Kolbinger. O kurde, wygrał. Skubany. 80 miał. Strasznie daleko pofrunął. I to nie jest dobre, wam powiem. Bo będę miał go strasznie ciężko dogonić. No ale nic, próbujemy. Pierwsza seria. Kurde, znowu się trochę spóźniłem z wybiciem. Fucking idiot. Powiem tak, drugie miejsce na pewno utrzymamy. Poprawiliśmy się w stosunku do serii kwalifikacyjnej. Zobaczmy, jak skoczy nasz rywal. Ale pewnie dalej skoczy. Pewnie dalej.
Nie, tylko trochę dalej skoczył. Patrzcie, czyli mamy szansę. Mamy szansę wygrać. Tylko trzeba się skupić. Proszę o zielone światło, trenerze. Dziękuję. Rozpoczynamy najazd. Pięknie, jest super, dobra. Ekstra! O to chodziło. O to chodziło. Pięknie. Jakby mi tak w pierwszej serii wyszło te wybicie, kurde. Ciekawe, czy nasz przeskoczy, czy nie. Teraz ta chwila niepewności. Zobaczmy. Fucking Indian, 92 zrobił. Kurde, będzie ciężko, to jest 14 konkursów. Oj, powiem wam, nie będzie lekko, naprawdę. Mamy tutaj jakiegoś... Tak, dostaliśmy tutaj 484 euro. O, pięknie, wynegocjowałem i od razu mogę wziąć. No i ekstra, 4000 za drugie miejsce. Spoko, jesteśmy trochę na plusie. Tutaj jest, dostaliśmy jakieś bonifikaty za tam różne rzeczy. No i teraz tak, oczywiście musimy znowu zatrenować. Martwię się tym, kurde, moim trenerem trochę. Martwię się tym moim trenerem, bo wziąłem tego Polaka za 1600, ale tutaj mi za dużo to nie skoczyło. Czekajcie, ja sobie tak muszę sprawdzić mniej więcej. Czy ktoś tu ma więcej? Ten ma więcej na pewno. Ale jest dużo droższy skubany, no. Ten ma 2,5. O, ten jest 2,300. Może tego bym wziął. Dobra, weźmy tego, kurde, Włocha. Ech. Trudno, muszę... czekać za sesję treningową, czy chcesz go zatrudnić? Nie, za sesję treningową... No tak, bo to muszę... Aha, bo to jest za treningowa, dobra, no muszę go zatrudnić, okej. Okay. Jego weźmiemy, trening dodatkowy. Między 87 a 101 trzeba skoczyć na skoczni w Sapporo. Cyk. Muszę mieć tego trenera, jak widzicie, no kurde, strasznie mi brakuje. A nie mogę odstawać na samym początku, zaraz od moich tutaj rywali, bo później będzie ich ciężko dogonić. Dobra, jest super. Chyba się zmieściłem. 81 musiałem mieć, tak? 84, dobra, chyba się mi udało zmieścić. Czy 87, teraz nie wiem. Aj. Ciężki ten, kurde, ten sezon będzie dla nas. Mamy 17 lat, a taki na przykład Domen Prewc, który ma też 17 lat. Kurde, 87 trzeba było mieć, o żeż ty. Dobra, trenujemy, cyk. Strasznie słabo, 0,2 tylko, ja cię kręcę. Dobra, zasmarujemy. 72. Szósty w rankingu. 2000 euro, że cię przeskoczy. Weźmy te 2006 euro, bo to może nam się przydać. Nie jest lekko, moi kani, nie jest lekko. Colin Phillips, ladies and gentlemen, is one of the big names in British ski. Nie chcę brać udziału w kwalifikacjach. Skaczemy jako pierwsi. Znowu boczny wiatr. Dlaczego tak? Which did not take place in Norway, but in Austria. The manure heap was used as a ski jump. Oh wow. God, that must have smelled really good. Fortunately, some things have changed in architecture. Fatalny skok. Kurde, może mnie nie być nawet w 50. Znaczy w 30. W 50 jestem. Ja cię kręcę, nic mi nie wyszło teraz. Spóźniłem wybicie. Trzydziesty piąty, matko kochano, co się stało? Po raz pierwszy się nie kwalifikujemy nawet do 30. Ja cię kręcę. A on znowu wygrał, patrzcie, Kolberg.
Oj, 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 oj. Jeszcze żeśmy przegrali 2600 euro. Kurde. Patrzcie, on skoczył 6 metrów bliżej, a miał lepsze lądowanie. Oj, trochę się martwiam, powiem tym tutaj tym sezonem. Dobra, 76, 87. Próbujemy. Nie wiem, czy jakiegoś sprzętu lepszego czasem nie dokupić. Ale coś trzeba będzie zmienić, bo nie jest dobrze. Nie jest dobrze, moi kochani. Dobra, udało się. To mamy zaliczone. Będzie 40 punktów dodatkowych. Ale strasznie trudne warunki znowu panują na skoczni. Wy tego nie czujecie, ale jak ja gram, ja to czuję pod myszką, jak mi tak faluje ten zawodnik po prostu. Okej, udało się. Mamy 40 punkcików. Siła wybicia. Niech tu mi skoczy daleko, żebym mógł daleko lecieć. O właśnie, o to chodziło, dobra. A później sobie kondycję walniemy. I wejdźmy do sklepu, zobaczmy co tu mogę kupić. Może jakiś kombinezon bym kupił sobie nowy. Mamy 70 tysięcy, taki za 20 jakby był, 20-37 kosztuje taki tutaj. Ile kosztuje najdroższy? Najdroższy ponad 100, a tego nie kupimy. Dobra, ale tutaj spokojnie, weźmy sobie taki na przykład za jakieś... O, taki bym sobie wziął. Z takiej trochę lepszej półki. O, zielony może być, dobra. Kupimy sobie ten kombinezon, zobaczymy czy nam to coś da. Trochę kasy poszło. Smarowanie trzeba jeszcze zrobić. Ok. I rozpoczynamy konkurs. Zobaczymy. To jest nowy turniej. Turniej 49 Games. Ma tylko 5 konkursów w nim jest. I zobaczmy. Kurde, Detlef Blanke 71. Ja ci kręcę. Dobra. Tu jeszcze jest seria KO, no nie wierzę. A ja z Detlerem Blanke skoczę. Czemu ja tego nie wiedziałem wcześniej? What do you think, Colin? Well, I've never heard of him, but I always like surprises. Czemu znowu na dwie nogi wylądowałeś? Kurde, no. 70, dobra, nie jest źle. Dobry, dobry był skok. Jakby jeszcze był telemark, to Boże, ale byłoby kapitalnie. Let's take... Jest, wygraliśmy, dobra. A Blamke, który jest pewnie pierwszy z przegranych. Tak, 69,9 miał, patrzcie, myśmy mieli 70,9. Okej, okay, nie jest źle. Ale teraz taki skok zrobił, ja cię kręcę. Teraz musimy wylądować telemarkiem, no nie ma szans. Jak chcemy myśleć oczywiście o pierwszym miejscu, to telemark musi być. Great landing. His many fans out there on the screens will be rejoicing. Yeah, absolutely, Mark. Yeah. That looked really good. Excellent. Czy mi to starczyło, czy nie? Nie wiem. Putting the skis parallel is an art in itself, and he managed. Zobaczmy. Czy jestem pierwszy? Let's have a 30. Czemu mi to nie wyszło? A tu chyba się tylko nota liczy. Okej. Okay. To znowu dostaniemy mniej punktów za, czy mniej kasy za pierwsze miejsce, no właśnie, czy za drugie. Aj, 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 dobra. Puchar Amatorów Neustadt, to jest ten nasz właśnie główny konkurs, który musiałbym teraz... Musiałbym coś w nim zrobić. Skoczyła nam waga.
Weźmy trening dodatkowy oczywiście. No i sztab, co tu trzeba jeść? 46 punktów, to spokojnie powinniśmy zrobić. I teraz tak, teraz sobie zatrenuję BMI i zatrenuję sobie kondycję. Może tego mi też brakuje trochę. No i co, zobaczmy, jest? Jest, spokojnie. Słabe noty, 18, 18,5, kurde. Dobra, ale mamy poziom, nie mamy poziomu, ale mamy dodatkowe punkty, czekajcie, czy tak bije mi, bym chciał. I kondycję trzeba zrobić, nie ma to tamto, musi być kondycja. Trenujemy, dobra. Ok, trochę się odchudziłem, ile mamy? 1,5 kilo schudłem, także jest dobrze. Co dalej? Smarowanie, oczywiście, smarowanie. Ty, ja może ten kombinezon coś mi też dał? Może być, co? Konkurs. Chyba, że kupić tego lepszego trenera do smarowania. Wtedy będzie lepsza szybkość na progu, co też może będzie się przekładało na odległość. Chyba tak zrobię. Colin Phillips, would you mind me saying that it's a stroke of luck? Nie chcę brać udziału w kwalifikacjach, szóste miejsce mam, dobra. Qualification can be tricky. A number of favorites have tripped up here by taking too great a risk. But really, it should be straightforward. The best 50 skiers out of 72 qualify. No nie wierzę, no nie mogę daleko polecieć. Czemu tak? Znowu mnie będzie w 30. Jestem 22 dopiero. Ja cię pierwszy. Only the best 30 athletes will come back for the decisive jump. Różnice są małe, tak? No ale trzeba jakoś skoczyć jeszcze. Nie ma wybicia na super. No, but it is a Polish skier who's preparing for the start. Może teraz. Colin, what do you say about this one? Great, absolutely great. There's not much he can improve on. It was really very good. He put down the skis at the right moment. What's more important? 67. No trochę lepiej. 17 punktów więcej dostaliśmy za ten skok. The judges will appreciate that, I'm sure. Pytanie, czy to wystarczy? Let's take it. Prowadzimy. Trochę się podnieśliśmy nawet. Ja pierdzielę, ile skoczył Hans. No i patrzcie, jesteśmy na szóstym miejscu z 22, więc całkiem nieźle. Szóste miejsce generalnie mamy klasyfikacji. Ten był drugi znowu, no nie ma szans go pokonać, tego dzika. Szóste miejsce, 1000 euro, ja cię kręcę. Słabo, słabo. Dobra, trening dodatkowy, weźmy sobie, cyk. Trzeba telemarkiem wylądować. Jesteśmy na skoczni w Bischofshofen, świetnie. Powiem tak, jestem w lekkim szoku, tak, bo nie wiem, co mam kurde robić. Już zakupiłem sprzęt, cały czas trenuję. A rezultaty są takie trochę znikome, można powiedzieć. Wow, ale wysoko, żebym wyszedł. Dobra, jest telemark ekstra. O, chyba helikopter gdzieś leci. O, leciał właśnie, słyszałem go. Dobra, zobaczmy, jak to wyszło. Jest 40 punktów. Nie wiem, czy te BMI znowu zaćwiczyć, kurde, czy się odchudzi, czy co.
Wezmę może to i to, co? Zobaczymy. Dobra, trochę się odchudziłem. Więc może mi to coś da. Smarowanie. Wezmę sobie tego lepszego mistrza smarowania. O, takiego za 1000 weźmiemy. Zobaczymy, co mi tutaj chłopak zasmaruje. Nie wiem, czemu to jest niezawodność. Czyli raz może mieć tyle, a raz nie, tak? No musiałbym mieć tego, no ale ten jest strasznie drogi. Kurde, 2000 nie dam za smarowanie nawet. Weźmiemy tego, dobra. Austriaka. Cyk. Zasmaruj mi tutaj, ziomek. 79, no trochę lepiej, ale 800 euro więcej, kurde, sporo. Puchar amatorów na skoczni w Bischofshofen. The venue here in Bischofshofen holds 30,000. What's a host without an actual practitioner of sport? This time, nie chcę. It's a very different. Have you been satisfied? 81 ma, dobra. Oh, definitely. We've seen some amazing performances. Znowu wieje, jacie. For the top skiers. Czemu zawsze musi wiać w bok? Nigdy nie może wiać w manie pod narty sobie. For the next round. But the weaker athletes have to make an effort if they don't want to be weeded out. Patrzcie, jak mnie przewróciła na tym progu normalnie. I to był super skok. Przynajmniej tak mi się wydaje. 79 nota, czyli prawie tak jak on w kwalifikacjach. Prawie, tam trochę mi może zabrakło znowu, ale jest dobrze. Jest dosyć dobrze. Tak, prawie go mamy już. Ciągle nam trochę brakuje, ale jesteśmy blisko. The weather is as radiant as the fans. You couldn't hope for more. No, fantastic. Leć, proszę cię, leć, leć. Ekstra! Piękny skok, kapitalny. To był dobry skok. 87, ekstra. Naprawdę. Ciekawie, ile on znowu skoczy. Z 90 będzie miał notę. These are the results. 88. Jest kompletnie poza zasięgiem, nie wiem, czy go wezmę w tym sezonie. Naprawdę bardzo, bardzo ciężko będzie go wziąć. Mamy 180 punktów straty do niego. Ci dwaj są jeszcze w naszym zasięgu, ale tamten to może być słabo. Mamy kolejny poziom. Dobra. Trochę nam może ceny też spadną przez to. A weźmiemy sobie udział w quizu, może wygramy jakieś 500 euro. Bo więcej raczej nie. Wiesz ty, jaki jest czas, ja zrobię krótki program? Wiesz, w wiarstwie, hokeju, figurowym, skokach. Krótki program, o co chodzi? Figurowym chyba. Dobra, mamy. Lecimy z kolejnym pytaniem. Holendrzy. Nie wiem, co oni mogą robić. Holendrzy na pewno nie jeżdżą na nartach, jak już to jeżdżą na rowerach. Dobra, mamy 500 euro. I powiem tak, dziękuję. Więcej nie chcę. Tak bym nic więcej nie zgadł, więc szkoda tego by było. Dobra, mamy chociaż 500 euro. Dodatkowy trening, co tu trzeba wylądować telemarkiem. Ok. Myślę, że jeszcze dwie skocznie sobie zrobimy i będziemy powolutku ten odcinek kończyć. Jak widzicie, nie jest lekko być skoczkiem narciarskim. Tamten, kurczę, pierwszy taki turniej, czy pierwszy sezon był w miarę prosty, tak? Udawało się wygrywać. A tutaj już niekoniecznie tak fajnie jest. O, chyba po raz pierwszy wieje mi pod narty. To będzie może moja szczęśliwa skocznia.
Jest Telemark, 84 punkty dostaliśmy. Zobaczymy, ile oni tam będą skakać w konkursie. Ciekawe, czemu nie ma ludzi podczas tego treningu. Ani jednego człowieka, no. Dobrze. A, damy wszystko na wybicie, co tam. Trenujemy. Cyk. 85 będzie? Nie ma. Waga się mniej więcej nam tutaj trzyma. Nie wiem, czemu ta waga tak strasznie nam rośnie. Musiałbym ją mocno zbić, ale kurde, ciężko dosyć ją zbić. Teraz tak, co tu dalej chciałem? Oczywiście smarowanie. Cyk, cyk. 79, dobry, koleś jest dosyć dobry. Tutaj mamy drugie miejsce w tym turnieju, o ile dobrze pamiętam. Także mamy szansę się odkuć i być na miejscu pierwszym. To Hiro Takeuchi. Kurde, 88 skoczył, ja cię. Tu chcę brać udział, bo bym musiał skakać w KO, a nie chcę w KO skakać. Dobra, lecimy. Maybe I'll take over your job soon, Mark. Next round of the 49 Games tournament. We have come to like this competition very much, haven't we, Colin? Dobry skok, dobry, nie był zły. In the qualification round, he can take it nice and easy. Czemu takie słabe noty mi dajecie, co? And the best 50 will qualify. Tak, z 3 punkty bym miał więcej, to by było już fajnie. I think. Many jumpers say that it is sometimes harder to get through the qualification round. Dobra, KO powinniśmy raczej przejść, to tam jest bardziej niż pewne. Natomiast jaki wyjdzie skok, zobaczymy. Dobra, jest super, jest super. Narta mi odjechała przy telemarku, kurde no. Ale jest 90, dobrze, dobrze, nie jest źle. Ze skoku na skok jesteśmy coraz to lepsi. Tak jak mówię, tutaj jeszcze też sprzęt robi swoje, którego my niestety, ale nie mamy tak. Dieter Blanke, on jest przed nami w klasyfikacji i chyba dalej będzie. Ja pierdzielę, 94 notę bym musiał teraz mieć już. To jest chyba nierealne. That looks as if he had never done anything else in his life than taking off. Great timing. His skis take off precisely. Ja, ależem skok zrobił. Ależem skok zrobił. 114 metrów. I 106 nota. Co zrobił dzik? Aż to zobaczę analizę tego skoku. Nic mi to nie mówi, ale dobra. Jezus, wygraliśmy konkurs. Wygraliśmy konkurs. Nie jestem w szoku. Mamy pierwsze miejsce, patrzcie. Zostało ile tych skoczni? 3 skocznie zostały, dobra. Ale pięknie. 5000 euro jest za pierwsze miejsce, także super. Wow, ale fajnie. Ja jestem w szoku. Dobra, ostatnia skocznia na dzisiaj. Co tu trzeba zrobić? Między 90 a 108 metrów wylądować, dobra. No to lećmy. Polska, Zakopane, oh yeah. Jesteśmy u siebie, fajnie by tu było wygrać na swojej skoczni. Z Zakopanem. Kto wie, może się uda, zobaczymy. Jest, prawie w środku żeśmy wylądowali, także jest elegancko. Już nie chciałem szarżować. Jest dobrze, nota słaba, bo odległość była trochę słaba, ale myślę, że w konkursie głównym damy radę lepiej skoczyć jeszcze. 73,8, muszę tą notę zapamiętać, żeby sobie porównać. Weźmy te BMI, zatrenujmy, bo kurde. Dobra, odchudziłem się znowu.
Smarowanie mat, pyk. No i zobaczmy. To jest ten turniej właśnie, w którym prowadzimy, więc fajnie byłoby znowu wygrać. I zrobić sobie jakąś taką większą przewagę. What's a host without an actual practitioner of sports? This time, it's Colin Phillips, and we're very proud to have him here with us today. It's a great pleasure to me, my friends. Thank you very much for the invitation, and hello, everybody. This pool of high-caliber athletes is proof enough that the 49 Games tournament has been widely accepted by the athletes as well. Prawie dobrze. Mówię prawie, bo nie, na pewno nie będę pierwszy. Siedem punktów. Znowu on tutaj, kurde. Dobra, skupmy się na skoku. Wszystko przed nami jeszcze. Jest świetna pogoda. Praktycznie wiatr nie wieje. Dobre wybicie było. Dobry skok, 86, dobry. 1.20 nam dali, ja cię kręcę. Wysokie noty dosyć dostaliśmy. Dobra, zobaczmy. Kurde, jeden punkt, ale to jest dobre, to nie jest złe. Jeden punkt może być przed nami, mamy 5 przewagi, więc generalnie nie ma tragedii. He'll keep his place in the top 10. No way he's going to be pushed out. No, I don't see that either. Nie, dlaczego? Kurde, no nie wierzę, mam fucking king. His hard work has paid off. The good posture in flight and landing is awarded. Chciałem przeciągnąć ten skok strasznie. Nice. Lovely. I suppose. Ależ. Patrz jak wygrał. Kurde, jak poszedł. Och, dobra. Jesteśmy na drugim miejscu. Moi kani, ja wam dziękuję za ten odcinek. Jeśli wam się podobał, to pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę. Jeśli oczywiście jeszcze nie subskrybujecie, to także zasubskrybujcie mój kanał. Napiszcie coś fajnego w komentarzu. Jak widzicie, mamy teraz kolejny nowy puchar. Także mamy nowe nadzieje. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I cóż, do zobaczenia w kolejnych odcinkach z tej serii. Trzymajcie się, do usłyszenia. Chaos.